O, ale EMP jest dobre, kurde! Czekaj, jak... O, co to było? Chevrolet, Corvette... Need for Speed Most Wanted, no nie, no to... A, to nie, to trzeba kupić, no to nie... Nie można nie kupić! No i jest kupione, już mi nawet ten pakiet stąd zniknął. Tu mam jeszcze rzeczy do kupienia. Ale ja to wszystko mam, bo to jest taki... Pakiet, o tutaj nawet się pokazuje, że to mam kupione, a tu nie mam tych pakietów dokupionych. To jest dla osób, które nie kupowały wszystkiego na bieżąco, to mogą sobie dokupić to, co było w poprzednich aktualizacjach. To jest za dużo tego wszystkiego. Cop Garage? Okej, to ciekawe. Grand Victoria. Wy mi teraz nie uwierzycie, ale ja już sobie to robiłem wcześniej. Strasznie głupio się tu samochody wyszukuje, nie? W Fordzie jest to takie intuicyjne. Idziesz sobie po marce i cyk. I klikasz to, co cię interesuje. A teraz ja nie wiem, czy znajdę Wiktorię. O, jest. No, to jest mój samochód policyjny. Zanim była aktualizacja policyjna. To ja już sobie zrobiłem Crown Victorię. Jest w klasie S+. I uwierzcie mi, że najczęściej tym się samochodem ścigam. Ja mam ogólnie taką zasadę grania w Need for Speeda, że nie używam power-upów, nie używam nitra, staram się jechać jak najbardziej czysto i uwierzcie mi, mało kiedy kończyłem na pozycji niższej niż czwarta, nawet jak był full lobby. Bo przeważnie ludzie używają tych power-upów i się rozwalają o wszystko dookoła, bo one są niektóre tak mocne, nie? Nawet nitra nie używam, to ciekawe. Więc, kurde, ej, elegancki jest ten Eclipse, trzeba przyznać, nie? Ktoś, nie wiem, czy to ktoś zrobił to malowanie, czy to malowanie było w jakimś pakiecie czy coś, ale jest genialne, to jest moje dzieciństwo. Kariera gliniarza, Spike Strip, Introduction, okej. Okay. O! Są jakieś spowalniacze też, dobrze. Na razie mam, czyli to jest samochód początkowy, tak? Idę zobaczyć teraz z tymi policjantami, jak jest. Dobrze, i playlisty, zobaczmy. Jak tu tak fajnie ciemno jest. Strasznie mi się podoba ten Eclipse, kurde. Zobaczę, o co w tym chodzi, bo jeszcze nie grałem. Okej, tutaj sporo osób widzę dołączyło. Jak to jest, to... Wszyscy będą policjantami, czy... Guest Station to Reaper, okej. Aha, czyli ja jestem uciekinierem, tak? Jedna osoba jest... A, tu są dwóch uciekinierów i trzech policjantów. Czaję. No, to ja się dam złapać i wezmę Mercedesa. Okej, i mamy policjantów, dobre. Ja nie mam żadnych takich dodatkowych powerów chyba, żeby używać na policję. Czuję, że tu będzie stream snipping zaraz. Będzie atak, wszyscy na mnie. Dobra, moim zadaniem jest po prostu dojechać wyścig, tak? Okej, widzę, że gracze chyba mogą się teleportować do przodu, przede mną, tak? Chyba tak. Jest blokada drogowa? Jest blokada drogowa. O! Checkpoint pominąłem. Ktoś mnie bardzo ładnie przyblokował, ekstra. Ładnie, Kuba. Do lewych drzwi już nie otworzę. Ile mam? O, ja mam mało zdrowia. Okej. To jest samochód bardziej wyścigowy. Tutaj można sobie też ulepszyć nadwozie, żeby było twardsze, ale moje nie jest ulepszone. O, źle zrobiłem. O nie, moje auto. Moje auto źle się czuje. Chyba nie dojadę. Czekaj, jak... O, co to było? Ziołek się rozwali zaraz przede mną. Uuu, i chyba koniec, tak? Ach, jestem policjantem! Aha! To tak to działa, okej. Dobra, czy opłaca się tu na czołówkę jechać? Chyba tak! Okej, ten gościu ma przerąbane. Jest! Złapałem go! Oh my god. No, nie udało się. Ale coś dostałem? Czy nie? O, i teraz zamiana jest, tak? Dwóch na trzech. Okej, to ma sens. Koguty włączyć, tak? Dobrze. Inaczej policyjny interfejs wygląda. I teraz mogę się przenieść do gracza, przed gracza, tak? Okej. I to mi się odnawia co jakiś czas. Czaję. Gdzie on jest? A za mną! U, jaka fura kozacka.
Golfik! Golfa ciężko będzie złapać. Golf 1 jest tak mocny w tym Need for Speedzie. No tu już muszę nitra używać, nie ma opcji. Aż muszę zaliczyć checkpointy? To jest Kuba? Czekaj, bo ja miałem się na Kubie odegrać. Fajnie, że można się na tych graczach odegrać. O ja, ale mi brakowało takiego trybu w tym Need for Speedzie. Nie mogę gościa dogonić. Nie, mnie checkpointy chyba nie obchodzą, okej. Bo ja staram się na tych checkpointach polegać. Zapchnął mi! Tak, dobrze. Starałem się jechać według tych checkpointów. Na szczęście policja nie musi się nimi przejmować. To dobrze. Czy mi się nitro w ogóle kiedyś kończy? O kurde, ale ciśnie. Co jest? O, co jest? A, bo tu chyba meta była, tak? Przegrałem. Ale dostałem expa, więc nie jest źle. Dobra, chodźmy na PvP w takim razie, bo będzie chyba najlepiej. Potrenuję trochę ten tryb, nie? Myślałem, że już po mnie. No kurczę, uciekliście. Ale mieliśmy gorzej, bo teraz policjantów było 2 na 3 uciekinierów, nie? Nie muszę wierzyć, że checkpoint, jak jesteś policjantem. No, ja na początku właśnie jechałem według checkpointów, ale jak już dużo się ścigałeś, to ciężko jest się wyrwać z takiego nawyku. Golfik jest przemocny. Ja nie dość, że jest krótki i ciężko go trafić, to on jest jeszcze jakoś taki super przyczepny. Czy ja mam nieskończone nitro jako policjant? Tak się teraz zastanawiam. Chyba tak. Dobra, nie ma co ścigać, trzeba się teleportować od razu, nie? Wydaje mi się, że o to tu chodzi. O, jestem przed nimi. Tak, tak. Dobrze, muszę ogarnąć jeszcze dobrze te ikonki. Czekaj, czekaj, co tu się stało? Co mi tam się, ej, co mi się popsuło na tym GPS-ie? Czy GPS pokazuje mi miejsca, gdzie mogę sobie skrócić drogę, tak? Trochę nie czaję, o co tu chodzi. Dobra, mamy tutaj zielonego. Zielony to jest uciekinier, więc... Ou! Ja pierniczę, komuś się do kuchni wrąbałem. Yes, to berwał. Yeah! Ja oberwałem. Czy mój samochód się w ogóle niszczy? Tak, okej. Okay. Myślałem, że jest niezniszczany. Stacja, zajadę na stację. 78% wyścigu, kurde. Ou! Trzeba jakąś taktykę tu powymyśleć. To nie jest prosta sprawa ścigać. Dobra, spróbuję. O, to jest Kuba. Chodź, Kuba. Już wiem, dlaczego policja w Most Wanted miała tak ciężko. Blokada drogowa. Roadblock. Czekaj, czekaj, bo ten ledwo żyje już, a? Bam! To był gracz? Yes, tam cię! Co tu się stało? Czy ktoś dojechał już do mety? Chyba wszyscy. Ja jeszcze nie ogarniam tego interfejsu. To się nawet pokazuje, który gracz kogo złapał. Teraz ja mam uciekać. Kurde, ja nie mam żadnego samochodu wzmocnionego pod ucieczki. To jest trochę słabe. Żadnego. Wezmę tego. No zobaczymy, jak pójdzie. Znaczy, ci co startują jako drudzy, jako uciekinierzy, to mają chyba trochę łatwiej, bo już wiedzą, jak ten wyścig będzie przebiegał mniej więcej, nie? No bo jako gliniarz mogłeś to poznać, więc... Można się tak jakby trochę przygotować w tej karierze gliniarza na to, co cię czeka później, jak będziesz już uciekał. Cholera! Cholera! Czy ja? No nie! To nie jest dobrze! Nie widziałem tej kolczatki nawet! Ja pierniczę, to jest trudne. Znaczy trudne i dla gliniarza, i trudne też dla uciekiniera. Naprawiły mi się opony, okej. Okay. To jak w Jamesie Bondzie. Oh, ja ledwo żyję. Tu będzie gdzieś stacja, nie? Trzeba się koniecznie naprawić. Mhm. Nie jest to oznaczone na mapie? Jestem w środku stawki, chyba jestem trochę niezauważalny, tak mi się wydaje.
Dobra, trzeba używać nitro, oddalać się od każdego. Jest kolejna kolczatka, ja pierniczę. I to jest najgorzej teraz, bo jak widziałeś blokadę... Uła. Jak widziałaś blokadę drogową, no to wiedziałeś, że gdzieś musi być kolczatka pomiędzy radiowozami, prawda? A teraz po prostu kolczatka sobie tak owisi i nie wiesz, w którym miejscu ona nawet może być. Straszne. Dobra, widzę naprawialnię. Szybko, żeby tam dojechać. Okej, jest. Udało się. Schizowe, ale na szczęście gonią mnie tylko boty póki co. Wszyscy inni pojechali sobie naprzód. Ja pierniczę, nic nie widzę. Ło, co tu się dzieje, stary? O nie, kolczatka! Nie było jej widać, no nie było możliwości, żeby ją ominąć nawet. Trzeba powoli jechać chyba. Trzeba jechać szybko i powoli. Nie wiem. Ej, co się dzieje z tą Porszawą? Czemu ona jest taka fioletowa dziwnie? Dobra, mam już opony. Naprawiły się. Okej. Jest kolczatka, ale ona chyba nie działa na policyjne radiowozy. Znaczy, samochody. Wow, na czołówkę jechał! Aj! Okej, przetrwałem. Oznacza, że radiowóz zadaje więcej obrażeń? O, okej. Mamy taki sygnał dźwiękowy, jak ktoś zrzuca kolczatkę. O właśnie, kurde! Czemu mnie tak zatrzymało dziwnie? What the hell? Oh my god. Co to było? Dawaj, naprawiajcie się opony. Dobra, mamy to. Gaz. Criticala mam już. O nie! Ale mnie zrobił. O, nie udało się. Wow! Ale oberwał! Myślałem, że go uderzę, on coś na czołówę walnął. Gdzie on poleciał? Co? Co się stało? Nie ma teraz żadnej gry tak naprawdę z trybem policyjnym. W Motorfeście chyba coś tam jest, nie? Teraz dodali razem z tą nową wyspą. Jeszcze tego nie testowałem, więc też chętnie to sprawdzę, ale w Need for Speedzie, no trzeba przyznać, działa to fajnie. I masz te dwie perspektywy, że możesz być albo tym gościem, albo tym gościem. Super. Ja jestem kupiony. Genialne to jest. Jest. Oh man. Ty. Zostałem z EMP. Oh man. Nie mogę się ruszać. O, ale EMP jest dobre, kurde! Pierwszy raz z EMP dostałem. Ja chcę odblokować EMP. BAM! Dawaj! A to Aladdin jest, tak? Tak, zakończone. Ja się nie powinienem cieszyć, bo kurczę... No, to był wyścig, którym ja powinienem wygrać. Oho, oho! Jest! Złapany? Nie wiem. Który to? Ej, pojechał jeszcze, jak? Przecież on ma chyba pół HP. Oberwał? Jest, busted, okej. Okay. No to idziemy dalej. Ekstra. Dawaj go, dawaj, dawaj, dawaj! Poleciał! Ja pierniczę, co się stało? Fajne to było. Dobre, 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 dobre. Jeszcze nikogo nie złapałem, może ten gościu będzie pierwszy. Chyba tak. Jeszcze raz. Oh yeah, złapałem go. Ucieka na bezdroża, żeby się zresetować. To jest nie fair. To jest kurde nie fair. Bo trzeba tego gościa tak jakby na ulicy złapać. Można to zrobić chyba kolczatką najlepiej, nie? A ja muszę nawalać tego Need for Speed'a, bo mam tydzień na wbicie całej tej przepustki. A tu jest taki chaos, że... No nie do końca wiadomo, kiedy ma się pojawić kolczatka i nie widać jej często. Okej, teraz chyba wszyscy policjanci rzucą się na mnie, więc... Criticala mam.
Jest! Udało się! O! Ale kozackie to jest. Ściganie się z innymi graczami. Łapanie ich w ogóle. Ty, jeden pominął checkpoint. Dobrze. Dobra, to na czołówę. Cyk. I cyk! Ha, ha, ha. Tak jest! Łapiemy go. Ale genialne to. Ciula, widzę, jak to nitro mam teraz odpalone. Jak to zapieprza? Co to było, stary? Ja gościa tam przygwoździłem do ściany, gdyby było to BMG Drive, to zostałby z niego papier. Jakie to jest dobre, ziombel. Pana to. Jaka prędkość w ogóle, nie? Nie, jest dobrze. Aj! Ściana! Okej! Okay. Chyba wejdzie, chyba oj! A! Od sam koniec! Boże, to jest straszne! Jest ta końcówka? Jezu, nie wiem co powiedzieć. Dawaj, Patryk, złap się! Dawaj go o ścianę! O nie, i to resetowanie na tor jest głupie! Bo już chcesz gościa przygwoździć? Ty, czy można mieć taki radiowóz taki policyjny, jak ten gościu tutaj ma? Takiego suwa wielkiego, ale kozacki. Ja sobie tu... Tyk. Nie tak! Co się dzieje? O nie, ty się da przejechać w ogóle? Kurde. Za dużo. Au. Co? Ej, patrz co ja mu robię. Dostałem jakiegoś taranowego boosta.